Także cześć z tej strony, Patryczek. I witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek ogólnie informacyjny. Informacyjny wybiło 3000 subskrypcji, no i trochę ja mam przemyśleń, trochę mam rzeczy, które też chciałbym zrobić. A więc, jeżeli jesteś osobą, która interesuje się kanałem, interesuje się rozwojem, tym, co będę nagrywać i tak dalej, dalej, to będzie to odcinek dla Ciebie. Natomiast, jeżeli oglądasz o tak o tylko filmy, które Ci się tam podobają i tak dalej. Tak po prostu wpadasz czas na jakiś czas i tyle. No to nie. A więc yy, kończymy na razie ze streamami. To jest pierwsza decyzja, jaką podjąłem. Streamy kończymy do momentu, dopóki dopóty nie yy, wejdzie nowy update. Nie wejdzie update z wektorem nie wejdzie update z nową mapą i z nowym critical passem. Ale to nie znaczy, że kończymy ogólnie z YouTube'em. Na razie. Yy, Skupiam się głównie na odcinkach. Spróbuję, żeby te odcinki wyglądały jak najbardziej profesjonalnie i żeby to jakoś wyglądało naprawdę spoko. Także idziemy w najbardziej jakby wygląd tych odcinków, żeby wyglądały jak najlepiej, no nie? I żeby jakość i tak dalej, to wszystko szło w parze, no nie? Też, że okej. Okay. Pierwsza rzecz to yy, odcinki, jakie zapowiadam, tak gdzieś tak mniej więcej na następne dwa miesiące. Pierwsza rzecz to kontynuujemy serię 1v1 z youtuberami Lecimy dalej. Damianox V2 będzie odcinek. Będzie odcinek, jeszcze tam z paroma osobami, które się może ogarnie. To jest taka rzecz, także to jest pierwsza rzecz, którą chciałem dokończyć. Druga rzecz to lecimy z nową serią. Będą to granaty taktyczne na niektórych mapach. Ogólnie dużo wiem, jeżeli chodzi o granaty, różne, w różne miejsca rzucane. I zaczniemy od mapy RAID, bo na mapie RAID znam takich rzeczy. Dość dużo i fajnie, żeby się z tym z Wami podzielić, z tą grupką osób, które grają troszeczkę gorzej w Kopsa, albo po prostu grają w niego rzadziej, bądź grają w niego od jakiegoś czasu, bo teraz dużo nowych osób weszło do Kopsa. Także, jeżeli jesteście osobami, które na przykład zaczęły dopiero grać, to będzie to seria idealnie dla Was, żeby, tak jakby, podszkolić się właśnie w tych rzucaniu granatów, flaszy, smoków to wszystko będzie. Bardzo fajną serią będziemy zmieniać, zmieniać mapy poprze, poprzez losowanie, nie poprze, ja cię kręcę. poprzez głosowanie na karcie społeczności, w ankiecie. Będziemy dawać następne mapy, jakie będę za. Tak jakby planował, no nie? No a ja wtedy będę wchodzić na te mapy, jeszcze patrzeć jakieś takich rzeczy, które może nie widziałem, albo coś takiego, żeby to troszeczkę też zobaczyć. No i tyle. Kolejna seria będzie, może nie to, że seria, tylko ogólnie jakie odcinki przewiduje kopsa. Pierwsza rzecz to frag mówi z M4A4, ja po prostu z M4 z tym skinem byka. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem zrobić. Druga rzecz to jak wejdzie już ten update, no to będzie zwiastun Critical Pass 3. To postaram się ogarnąć jak najszybciej. Oczywiście, jak zwykle, byłem pierwszym youtuber'em, który nagrał pasa drugiego. Byłem jednym z pierwszych, jak nie też pierwszych, że chodzi o oczywiście o youtuberów z Polski którzy nagrali y, jedynkę. Także miejmy nadzieję, że ta tak jakby, szybkość reakcji moja y, y, nie ospadnie i będzie wszystko spoko. Kolejną rzecz, jaką chcę dalej kontynuować, albo chciałbym którąś nagrać, to wektor. Frank mówi z wektora, który wejdzie. No i odcinek z oceną tej broni. W jakich sytuacjach ona się przyda, w jakich sytuacjach się ona nie przyda i czy zmienia znacząco grę. Y, no i Oczywiście wchodzi nowa mapa, mapa Deathmatch. Też zrobię miejscówki na tej mapie oraz takie ogólne przedstawienie jej, tak jak robię z każdą nową mapą. Jeżeli nie widzieliście miejscówek na różnych mapach, to jest po prostu seria, w której biorę sobie jedną osobę i z nią po prostu wskakuję na niektóre miejsca, to zapraszam Was do opisu pod filmem. Tam mamy takie właśnie rzeczy. Także miejscówki robiłem z mapy Ride, Division i Brewery, także zapraszam. No i dodatkowo, co... Poza oczywiście Critical Ops'em, lecimy z serią z Creative Distraction teraz chcę się bardzo zająć za tę Creative Distraction bo jest to fajna gra, lubię w nią grać i żal by było z nią tak skończyć przez to, że po prostu straciłem z, troszeczkę czasu, no nie? Także do Creative Distraction wracamy. Dodatkowo jeszcze PUBG Mobile, też będą odcinki, będą odcinki robione tak jak ostatnie odcinki, czyli takie quick mecze fajnie zmontowane, tak specjalnie dla Was, żeby też dużo czasu nie, nie zajęły Wam. No i żeby tak miło się je oglądało. Stand of 2 mam plan, żeby zająć się tą grą tak na poważnie, bo to jest troszeczkę jednak wstyd, kiedy Stand of 2, nie oszukujmy się, może przez niektórych z Was jest uważana za gówno i w ogóle, ale jest to druga gra w kolejności po kopsie z trybem FPP, z trybem defuse, która warto umieć w nią grać po prostu i to jest taki taki wstyd, że nie umiem zbytnio Standoff'a grać. W sensie, no jako tako, ale niezbyt dobrze. No a w COPSa już się dość dobrze nauczyłem, także pójdziemy do standoffa, ale zobaczę jak, jak to będzie, w jakiej to będzie formie, no nie. Yy, no i Creative Distraction, PUBG Mobile, te serie będą kontynuowane i lecimy z Brawl Stars, nowa gra od Supercell. Chcę zrobić serię yy, mniej więcej jak grać i w jakich sytuacjach grać danymi postaciami, będziemy grać postaciami różnymi. Tymi, które mam i tymi, które odblokuję w przyszłości. Będziemy rozwijać konto, i tak dalej. Także, jeżeli macie znajomych, którzy będą chcieli obejrzeć Brawl Stars, no i oczywiście, odcinki z Brawl Stars też już są na kanale, są chyba dwa albo trzy. Też zapraszam do opisu pod filmem, powinny tam się znaleźć. Także to by było w sumie tyle. Kończymy ze streamami, lecimy z odcinkami. Zmienię też intro, bo to intro już ma trochę czasu, trochę miesięcy na karku i też już troszeczkę mi się znudziło. Myślę, że jeżeli jesteście dobrymi intro makerami, bo po prostu umiecie, no to możecie napisać, no i też próbuję tam jakoś coś znaleźć, jakąś osobę, także intro będzie zmieniane. No i ogólnie może też cały wygląd, jeżeli chodzi o stronę główną, też może to się zmienić, ale nie jestem tego do końca pewien, także nic jeszcze nie zapowiadam. No i to by było na tyle. Także jeżeli dotrwaliście tej siódmej minuty, mojego gadania. To tyle. Dzięki Wam za bycie. Dzięki Wam za oglądanie. No i to by było tyle. Dzięki Wam też za 3000 subskrypcji. Lecimy po więcej. No i co, podbijamy YouTube'a, jeżeli chodzi o Krytyka Lobsa. Let's go.